buczki i przymrozek. Pięknie idzie ta zrywka. Chłopaki wożą tuczeń na drogę, bo tam jest taka krzyżówka, która troszkę się rozjeżdża, rozmiękka. Co prawda teraz jest przymrozek, ale tutaj leśniczy, inżynier nadzoru zadbali o to, żeby tą drogę doprowadzić trochę do porządku. Pokażę wam, co tam się dzieje na dole, może złapię to. Pan operator Waltry ma duży problem, że się nagrywa. Zostaw panu zbliżenie. Ale nie, proszę nie kamerować. Nie kamerujemy i do roboty się bierzemy. Zaraz zapytamy inżyniera nadzoru, czy mogę pokazać, jak się odbywają takie prace. Bardzo nie lubię czegoś takiego. No i wszystko wyjaśnione. Nie ma problemów z nagrywaniem. A jeżeli ten pan sobie nie życzy, to oczywiście jego twarzy po prostu nie pokażę. A jak tutaj będą równać tą drogę, to sobie po prostu wyjdę i też pokażę wam, jak to wszystko tutaj wygląda. Pokażę wam, co tutaj mam do zrywki.
jak wygląda ogólnie ta organizacja pracy tutaj. Tak jak już mówiłem w pierwszym odcinku z tej powierzchni, wszystko się rozchodzi o to, żeby te wysokie drzewa usunąć, praktycznie wszystkie, no nie, to jeszcze coś tutaj zostanie, ale usuwamy je generalnie po to, żeby te naloty, tak, teraz dobrze powiedziałem, naloty, żeby dostały światła i żeby mogły sobie rosnąć zdrowo i wysoko. I teraz tak, porobione są takie szlaki, one tak już mniej więcej były wyznaczone wcześniej, no i tu też trochę tutaj kierunek obalania to wszystko nam powyznaczał. Generalnie tutaj pilarze mieli trochę utrudnione zadanie, bo dużo drzew musieli przebijać, tak żeby właśnie w te naloty nie poszło, a żeby celować tutaj właśnie w te szlaki. I tutaj jest taki, widać właśnie szlak, nie? Jest wyraźnie widoczny. I teraz tak, tartaczki wyciąga Piotrek. Czuby są odcinane, w ogóle wszystko jest manipulowane na lesie. Mamy tutaj osobę z nadleśnictwa, która to wszystko robi tutaj na lesie, manipuluje, pokazuje co jak, gdzie odciąć. Wszystko jest odcinane, tartaczki są wyciągane tam do drogi. Natomiast czuby zostają tak w całości i tu jak widzicie część z nich leży w gałęziach. Tak jak na przykład tam widać. No i to jest nie do pomyślenia, żeby tam pilarze musieli wchodzić i to gdzieś tam wyciągać te wałki, które już mieliby tam zmanipulować w jakiś sposób. Dlatego wyciągamy to na ten szlak tutaj, tak żeby było na czystym. I to tutaj jest na pewno dużo łatwiej i przyjemniejsza jest ta praca też dla mnie, bo ja nie muszę też z tych gałęzi potem tych wałeczków tam gdzieś wyciągać, grzebać. To, co dam radę, wyciągam żurawiem, grubsze takie, czy rzeczy, które są poza moim zasięgiem, wyciąga Piotrek Ursusem. No i potem jest cięte i wywożę do drogi. Jest jeszcze jedna taka fajna opcja, bo to też mówiłem w poprzednim odcinku, robimy tak zwane kłody pozaklasowe. Pokażę Wam, jak one tam wyglądają na mygle. Pewnie powiecie, że straszne krzywulce, ale to dobrze, bo jeżeli jest na to odbiorca, jest to duże ułatwienie dla nas i wszyscy na tym korzystają.